Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Kwalifikacje, treningi za nami, te twoje skoki no nie wyglądały aż tak dobrze, jak wszyscy się spodziewali. Faktycznie, dzisiaj te skoki nie szły, ale dzisiaj też testowałem nowe buty, przez co też miałem troszkę problemów, zwłaszcza w pierwszym skoku, później wróciłem do tych, z których skakałem wcześniej, no i tak pomału się rozkręcałem. Ten drugi skok, znaczy ten kwalifikacyjny był, uważam, że był dobry, przynajmniej ja tak to czułem i w locie i zaraz za progiem. A być może nie poszczęściło się troszkę z warunkami, bo ta skocznia z tego rozbiegu, z którego teraz jeździmy, no wymaga tego, żeby te warunki, zwłaszcza na dole, tam gdzie można jak najlepiej odlecieć, żeby tam był dobry wiatr, najlepiej z przodu. Niemniej nie zmieniło się dalej, dobrze czujesz się na tej skoczni, czujesz ten obieg? Jak najbardziej tak, ja tę skocznię bardzo lubię i... No i tak jak pewnie wszyscy się już zdążyli przyzwyczaić, mówię, że jutro powinno być już dobrze. Te testowane nowe buty to jakieś są inne, czy po prostu nowe, te same, ten sam rodzaj dokładnie? Po prostu nowe, takie same, tylko nowe. Jak to jest, je trzeba testować w trakcie skoków? Nie można ich rozchodzić, że tak powiem? Nie, rozchodzenie nic nie da, po prostu je trzeba wypróbować na skoczni, one się muszą dopasować do... W locie najlepiej. One się wtedy rozbijają, troszkę rozmiękczają i no i po paru na 100 skokach dopiero one są dobre. Tom Hilde zadziwił trochę, no bo jednak po takiej kontuzji powrócił i skacze bardzo dobrze. Czy uważasz, że to, jak to jest możliwe, żeby tak po tak poważnym urazie tak skakać od razu? Znaczy ja z Tomem byłem w kontakcie takim SMS-owym, że tak powiem. I nie zszokowało mnie to, bo ja już wiedziałem 2 tygodnie temu, że on rzucił na skocznię i czuje się dobrze. Natomiast, no cóż, ja bardzo się cieszę, że wrócił w takim stylu i kolejny zawodnik do rywalizowania, prawda? To podnosi jeszcze bardziej atmosferę i poziom zawodów. Ty jesteś znany z tego, że potrafisz wygrywać właśnie w trudnych warunkach, więc naprawdę nie wiem, czy życzyć ci, żeby jutro był śnieg i wiatr, czy raczej, żeby było ładnie. Nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Dzięki, powodzenia jutro. Dzięki.